Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Midland. Łączność na motocyklu i w samochodzie. Sponsorem programu jest Yamaha. Sponsorem programu jest Gemoto. Odzież, części i akcesoria motocyklowe. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku polskie motorowery z automatycznym sprzęgłem. Zajrzałem na rozpoczęcie sezonu motocyklowego klubu Grot. Paweł ze stajni motocyklowej opowie o filtrach powietrza w motocyklu. Historia polskich motocykli, a właściwie motorowerów była bardzo rozbudowana. Powstawała jedna konstrukcja za drugą. Byliśmy bardzo, powiedziałbym, kreatywni w działaniu. Natomiast nie zawsze pomysły były trafione i nie zawsze przeżywały zbyt długo, jak chodzi o produkcję. Powiedz mi, jak to się stało i dla kogo przeznaczone były te motorowery z automatem? Generalnie zamierzenia były takie, że motorower z automatem ma być przeznaczony po prostu dla kobiet. Łatwe wsiadanie, łatwy rozruch, no same dogodności. Natomiast wyszło to tak nie do końca tak, jak konstruktor chyba to sobie założył. Wiesz, ja się zastanawiałem nad jedną bardzo ważną rzeczą, bo my staraliśmy się unifikować wszelkie produkty. Tu jest sprzęgło odśrodkowe. Czy oni wykorzystali szczęki hamulcowe do tego sprzęgła? Nie, aż tak nie poszli na łatwiznę. Słuchaj, tu jest sprzęgło odśrodkowe, natomiast co mogę jeszcze powiedzieć fajnego silniku? To jest model silnika 010, taki protoplasta późniejszych wszystkich tych, tak, które znamy, czyli 017, 019, 022, 023. Po prostu ten silnik jako pierwszy powstał i od niego pozostałe te konstrukcje się rozwinęły. No ale chcesz powiedzieć, że sprzęgło było specjalnie zrobione dla niego, to środkowe? Tak, no pierwszy był komar, ale to o komarach może powiedzieć Hubert, bo on tutaj ma komara i naprawdę jeździ nim na co dzień. No właśnie, Hubert, ty masz sprzęta jeszcze na silniku jajko i on jest z automatem także. Tak, on jest z automatem. Tutaj jest zregenerowane sprzęgło, było regenerowane tam w kobyłce, coś takiego, bo na oryginalnym sprzęgle on nie chciał zapalać. On jeździł, jak się go podłączyło pod piertarkę, to już zapalał, ale niestety, ale z klamki nie chciał zapalać. No dobra, ale to jest bardzo ciekawa konstrukcja o tyle, że to są inne zupełnie głowice niż w tym, co spotykaliśmy na co dzień, bo tu jest głowica z odprężnikiem. Jednocześnie jedną linką, potem rozdzielającą się, odpalamy sprzęgło i dekompresor. Tak, tutaj jest taki specjalny rozdzielacz, który służy właśnie do podłączenia odprężnika oraz sprzęgła. Ponad 10 linki dźwigni sprzęgła. Po zapedałowaniu parę razy powinien motorower zapalić. No dobra, ale one kompresję zawsze miały znikomą. Jeszcze jak się odprężnik zasadziło, to odpalenie było mało realne. Ja go parę razy odpalałem bez odprężnika, to naprawdę no, mała różnica. No właśnie, tak to bywało drzewiej. Dobrze, to teraz słóweczko na temat ewolucji tych sprzętów, bo teoretycznie miała to obsługiwać kobieta i odpalać kobieta, ale przy tej, delikatnie mówiąc, komplikacji było to bardzo skomplikowane. No tak, ale ty pamiętaj, ten dekompresator miał tak naprawdę pomagać w odpaleniu, a tak naprawdę to on wszystko komplikował, także dodatkowe linki, dodatkowy ten dekompresator, który nie wytrzymuje zbyt długo i jeszcze to sprzęgło środkowe, to powodowało to, że ja myślę, że raczej żadna kobieta no nie mogła sobie z tym bardzo poradzić. Tak naprawdę tych sprzętów wyprodukowano na tyle mało, że one dzisiaj są białymi krukami. Tak naprawdę pozostałe wynalazki Rometu możemy spotkać no, praktycznie wszędzie. Natomiast jeżeli chodzi o Pegaza, to tak naprawdę jak my się gdzieś pokazujemy na jakichś imprezach, wystawach czy gdziekolwiek, to każdy się pyta, czy to jest prototyp. No wiesz, troszeczkę zalatuję prototypem, bo zwróć uwagę, wszystkie te motorowery wtedy miały zbiornik paliwa na ramię. Ten już ma zamontowany z tyłu, bardzo mądrze zamontowany, bo zbiorniczek jest, podejrzewam, podobnej pojemności, co ten, który miał normalnie komar, ale jeszcze na nim mamy bagażnik. No tak, zbiornik ma, jest przepastny wręcz, bo prawie 2 litry ma, także no korek też jest umiejscowiony w takim
punkcie, że znalazł tu paliwa, to trzeba być akrobatą. Także no tak, no bagażnik zyskaliśmy, ale tak naprawdę no komu przeszkadzał ten zbiornik z przodu? No ale kobieta wiadomo, może tak, dużo miejsca, może sobie wsiąść. No cudowny uchwyt, jak kobieta ma dużo siły, to może sobie coś takiego zaaplikować do windy i dlatego ma tutaj tą taką uchwyt, dźwigienkę do noszenia. Raczej powinni robić na Amerykę, bo tam takie damy są, które by takiego Pegaza podniosły jedną, na jednym palcu. No dobrze, to co? Pozostaje nam popatrzeć na nie no, trochę z sentymentem, bo zawsze tam coś próbowali zrobić nowego. Zawsze próbowali jakoś ukierunkować te pojazdy, kobiety, wiadomo. Ale nie zawsze to wychodziło, delikatnie mówiąc. No cóż, pozostaje nam zobaczyć proces odpalania komara. Właśnie, czas by na jakieś podsumowanie. Jak zapewne zauważyli Państwo, w trakcie ruszania potrzebne jest pedałowanie. Z czego to wynika? No z tego to wynika, że tak naprawdę ruszamy zawsze z drugiego biegu. No i te sprzęgło środkowe, ono dosyć dużo traci na starcie. Poza tym, instrukcja obsługi mówi wyraźnie, w momencie ruszania warto sprzęt wspomóc po prostu pedałowaniem. No tak, no wynika to z tego, że mamy dwójkę, nie mamy jedynki. Hubert, wiesz co, patrzyłem na odpalanie, twój zapalił jak nie przemierzając radosny zwierz od pierwszego kopa. Tak, no udało się jakoś. Ale mówiłeś, że jakiś remont robiłeś. No był robiony remont silnika, sam go robiłem, to jest chyba pierwszy remont, który mi się naprawdę udał. A, no to jest pozytywne, ale miałeś jakieś, że tak powiem, porady ze strony Michała? Cały czas, nieustannie. No tak, w końcu człowiek jest guru w tej branży. Dobrze, panowie, opony, bo to też jest ważne, w tym Pegazie opony są jakieś bardzo specyficzne. Opony pod tytułem moped, gdzie już nigdy więcej się z takimi nie spotkałem, chociaż tych sprzętów naprawdę przewaliłem dużo. Po prostu 72, 73 rok z tym zawieszeniem i te opony. Właśnie, bo ten motorower powstawał już nawet w formie sztywniaka, mam na myśli automat. Tak, 2328 to był ten model, on był na sztywnym zawieszeniu z tyłu, tak jak twój. Ale z automatem. Oczywiście. Ja jestem ciekaw, w czyjej chorej wyobraźni powstał ten system, ale no, trzeba przyznać, że inżynierowie no, naprawdę starali się coś robić, żeby ich albo nie wylali, żeby pokazać coś nowego, coś ciekawszego. I ja tak się zastanawiałem, jeszcze raz powiem, że to sprzęgło. Hubercik, ty przyglądałeś, rozbierałeś sprzęgło. Ono naprawdę w pewnym sensie jest zaczerpnięte z układu hamulcowego, tak mi się wydaje. No powiem szczerze, wygląda naprawdę to podobnie. Nawet muszę pomierzyć to, czy to jest faktycznie szczęki hamulcowe, czy może coś innego. No, gdyby się tak okazało, to można byłoby mieć święty spokój, bo tych szczęk to jest pełno w obiegu i nie ma strachu przy jakiejkolwiek wymianie. Ale też ciekawostka, bo nie wiem, czy rozgrzybywałeś ten silnik, czy ta pierwsza konstrukcja na silniku jajko automatycznego sprzęgła różni się od tej już ostatecznej? Niczym się nie różni. To tak naprawdę różnią się kartery są innego kształtu, głowica, cylinder, natomiast jak to się mówi, bebechy w środku jest toczka w toczkę, jeden do jednego to samo. Ale czekaj, wycięli w ogóle pierwszy bieg, nie ma tam jedynki? Nie ma, tam wałek dwójki jest na stałe, tam nie ma nic przesuwnego, tak jak mieliśmy 1-2, to jest po prostu innej konstrukcji wałek. Cały czas mamy drugi bieg i nic poza tym. Hubercik, jeszcze jedno pytanie, bo rozmawiałem ostatnio z Megi. Powiedziała, że jak przyjeżdżasz, zostawiasz plamę oleju na kostę, czy to prawda? U Michała tak samo.
Czyli wszystko w normie. Te sprzęty mimo upływu lat się specjalnie nie zmieniały, a czy Pegas kapie? No wiesz co, on jest tak rzadko odpalany, że już chyba nawet nie ma co kapać, ale powiem wam tak, no narzekamy, ale 50 lat wytrzymały. No i kochamy je. Oczywiście. Ach, niech to licho. Proszę Państwa, druga z kolei edycja, dla nas przynajmniej, rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Klub motocyklowy Grot organizuje. Przyjechało też trochę ludzi z innych klubów. Tak, bardzo nas to cieszy, ponieważ w tym roku duży nacisk nałożyliśmy na to, żeby właśnie kluby poodwiedzać wspólnie, żeby troszeczkę się pointegrować i jak widać przynosi to efekty. Także bardzo fajnie ich tutaj widzieć dzisiaj. No, byli też ludzie z Nornicy Prusków, zmarznięci trochę. Tak, no pogoda nas nie rozpieszcza, ale trzymamy się tutaj ciepło. Wiesz, no to jest ryzyko, no, ustalany jest termin grubo wcześniej, jak pogoda nas przywita, to już jest inna bajka, natomiast z tego co widziałem, tych rozpoczęć dzisiaj trochę było, koledzy przesyłali fotki ze swoich rozpoczęć z innych klubów, no było mniej ludzi, tutaj było naprawdę grubo. No właśnie też nastawialiśmy się na dużo mniej, a tutaj podjeżdżamy i jesteśmy fajnie, miło zaskoczeni, także na pewno dodaje nam to skrzydeł w tworzeniu jakichś dalszych imprez w tym roku. Wiesz co, zadałem kilku osobom pytanie, czym dla nich jest rozpoczęcie sezonu. Najważniejszym wydarzeniem dla każdego motocyklisty, aczkolwiek ja jeżdżę cały rok. Dla mnie rozpoczęcie sezonu to tylko takie... Święto. Takie święto. Fajną zabawą. Fajną zabawą na przykład. No jak gdyby rozpoczęcie nowej przygody. Rozpoczęcie sezonu lata, no po prostu no fajna przygoda. A co sądzisz o pogodzie dzisiaj? No pogoda jest taka dość średnia, można powiedzieć, niezbyt dopisuje, no ale da się przeżyć. To jest wielka, wielka uroczystość jak dla mnie, to jest przecież będziemy cały czas spędzać czas od dzisiaj razem z maszynami, każdy weekend to lecimy. Całą zimę czekam na to, żeby wsiąść na maszynę i no to rozpoczynam sezon i zaczynam jeździć. No. A dla Ciebie? Rzeczą bardzo ważną. No najważniejszym dniem. Nowy sezon, ruszamy w tym roku tymi sprzętami w Alpy. Wczoraj, w tamtym roku byliśmy w Rumunii, na Węgrzech, MZK dała radę, to mam nadzieję, że teraz da radę w Alpach. Pokażemy się, nieudaczniki górą. Ja wiem, chyba to rozpoczęcie jest w końcu uwolnieniem się od tego marazmu zimowego i wyjściem do ludzi przede wszystkim, do rozmów i tak dalej, a nie ciągle z żoną i wśród wnuków i dzieciaków, tak jak ja, tak? Rozrywką, świeżym powietrzem, wyjazdami, spotykaniem się z innymi ludźmi. Atrakcje, same atrakcje. Jak sam widzisz, to jest dla wielu osób święto, delikatnie mówiąc. Radość z tego, że wreszcie można się spotkać z kumplami, z koleżankami, przejechać wspólnie na motocyklach, uśmiechnąć się, no i dojść do wniosku, że ten sezon się zaczął. Choć wiele osób mówiło, że dla nich sezon się nigdy nie kończy, jeżdżą cały rok, niezależnie od pogody. Ja jednak czasami robię przerwy. Jasne, no ja właśnie jestem taką jedną z tych osób, które gdzieś tam jeździły wcześniej motocyklem niż samochodem, dlatego nauczyłem się nie zakończać tego sezonu, ale nie wyobrażam sobie sezonu bez Moto Mikołajek, chociażby bez jakiejś przejażdżki na przykład w tym roku 1 stycznia, także można powiedzieć, że z Grotem razem otworzyliśmy już 1 stycznia, bo była super pogoda, ale to co mówisz o rozpoczęciach sezonu to jest dla nas takie święto, bo faktycznie zima im dłużej trwa, tym więcej się, przynajmniej ja tak mam, że więcej oglądam filmików jakichś z moich wyjazdów tutaj z klubem i tak dalej, każdy już czeka na jakiś taki punkt zero w tym sezonie. Wiesz, to jest tradycja już, jak mówię. My jesteśmy drugi raz na rozpoczęciu. Przyglądamy się, mnóstwo ludzi przyjeżdża, jest fajny catering, można coś zjeść, czegoś się napić, ludzie pomarznięci, ale mimo wszystko uśmiechnięci i bardzo radośni. Powiem Ci, że ta impreza, myślę, będzie się rozrastała z roku na rok, bo pozytywne przyjęcie przez Was, innych klubów, ludzi niezrzeszonych, którzy przyjeżdżają na motocyklach, robi wrażenie. Jesteście bardzo pozytywni i zawsze tacy przyjaźni. No staramy się tacy być, staramy się jak najbardziej zrywać z tym takim staromodnym powiedzeniem, że motocyklista to jest bandzior, zakapior, nie myje się, nie myje zębów i śpi pod chmurką, tak? Jesteśmy tak samo jak wszyscy normalnymi ludźmi, których łączy jedna pasja. No właśnie, jakieś plany klubowe na ten rok? Wspomniałeś już o tym, że Moto Mikołaje, ale co planujecie w czasie sezonu? No w czasie sezonu wiadomo, że będzie sporo wyjazdów, czy to po różnych lotach, czy to po nasze wspólne takie integracyjne wyjazdy, ale bardzo ważną taką dla nas rzeczą będzie nasze 5-lecie, które już we wrześniu, 16, także już dzisiaj potwierdzam i zapraszam, że tak powiem, na nasze 5-lecie, tutaj właśnie w tym miejscu, w naszym clubhouse'ie. I to 5-lecie mamy nadzieję, że już będzie fajniejsza pogoda, załatwimy jakiś zespół, załatwimy może pokazy ogni, także będzie się działo. A możesz podać termin? 16 września. 16 września, pewnie. Do znalezienia na Facebooku.
pewnie przybędziemy. Dzięki ci wielkiej. Oby fajnie kolejny rok przywitał was jeszcze ładniejszą pogodą. Dzięki, pozdrawiam. Zasadniczo w motocyklach możecie spotkać trzy rodzaje filtrów powietrza. Mogą być to filtry papierowe, mogą być to filtry gąbkowe, wszelakich kształtów i rodzajów, i mogą być to filtry bawełniane, tak zwane filtry sportowe, często potocznie nazywane filtrami KNA, od wiadomo producenta tych filtrów, od firmy, która zaczęła produkcję tych filtrów i gdzieś tam je wdrożyła. I pytanie brzmiało, który filtr, gdzie i kiedy? No słuchajcie, tutaj temat jest dość prosty. Pomijając oczywiście fabryczne zastosowanie, bo już zresztą po samym fabrycznym zastosowaniu tych filtrów widać, które gdzie się tak naprawdę nadają. Jeżeli chodzi o filtry papierowe, to jest najpopularniejszy filtr, który możecie spotkać tak naprawdę w większości motocykli. Natomiast gdzie ich nie spotkacie? Nie spotkacie ich na pewno w motocyklach, które są bardzo mocno narażone na zamoczenia, na jazdę tam, gdzie jest bardzo duża wilgotność, gdyż te filtry bardzo tego nie lubią. Jeżeli taki filtr dostanie wody, to tak naprawdę dojdzie do tego, że ten celuloza, z którego on jest zrobiony, zbije się tak ładnie ze sobą i przestanie po prostu puszczać powietrze. Na takim filtrze utopionym w wodzie, nawet wysuszonym, nie da się po prostu jechać. Natomiast te filtry bardzo dobrze przechwytują drobne frakcje i co istotne, mają bardzo duże przebiegi. Na takim filtrze spokojnie udaje się normalnym motocyklem zrobić nawet 40 tysięcy kilometrów, jeśli oczywiście ma on dużą powierzchnię i dalej ten motocykl jeździ. Bardzo często zdarza się nam wyciągać te filtry z motocykli, które po prostu, nie wiem, dwukrotnie, trzykrotnie przekroczyły ten resurs działania takiego filtra i dalej te motocykle jeżdżą. Natomiast tutaj pamiętać trzeba o tym, że te filtry wymieniamy nie tylko wtedy, kiedy są brudne, ale również wtedy, kiedy są stare, bo wraz ze starzeniem się tego filtra on po prostu wilgotnieje, ta wilgoć wchodzi w niego i zmniejsza drastycznie jego przepustowość. Gdzie to stosować? We wszystkich motocyklach szosowych tak naprawdę i motocyklach takich adventure'owych, ale takich, które mają jeździć shooterkami, takich, które mają jeździć gdzieś tam asfaltami. Na pewno nie będziemy tego stosować w motocyklach crossowych czy motocyklach takich prawdziwych enduro, które gdzieś tam taplają się w błocie, przejeżdżają przez rzeki i podobne rzeczy, bo po zamoczeniu ten filtr po prostu przestanie działać. I teraz tak naprawdę w kontrze do tych filtrów stoją filtry gąbkowe wszelkiego typu i rodzaju. Tutaj na przykład mamy filtr z Yamahy TT, czy tam TTR, natomiast to są filtry, które bardzo często spotkacie w motocyklach offroadowych, w motocyklach, w których istnieje bardzo duże ryzyko zawilgocenia filtra, czyli jeżeli mamy taki motocykl, który gdzieś tam jest motocyklem stricte enduro, to będą tam z zasady już takie filtry gąbkowe. Do tego wszystkiego będą one również stosowane tam, gdzie istnieje bardzo duże zabrudzenie. Czyli znowu offroad tak naprawdę. Chciałoby się powiedzieć, największą zaletą jest wielorazowość. Ich największą zaletą jest to, że ten filtr możecie wyprać, możecie nasączyć olejem, bo to jest bardzo ważna rzecz. On, żeby mógł funkcjonować, musi być nasączony specjalnym olejem do filtrów i możecie go dalej użytkować. Natomiast największą wadą tych filtrów jest to, że wymagają bardzo częstego serwisu. Tu trzeba praktycznie w takim motocyklu stricte offroadowym, czy takim motocyklu, który jest narażony na jazdę w bardzo dużym zanieczyszczeniu, praktycznie po każdej jeździe należałoby ten filtr czyścić i zawodnicy tak postępują. Natomiast amatorzy tak nie postępują, bardzo często doprowadzają te filtry do takiego stanu, że ten motocykl po prostu przestaje w ogóle dostawać jakiekolwiek powietrze. To nie wpływa zbyt pozytywnie na jego pracę i na sam w sobie silnik. Jeśli macie gąbkę, to bardzo często tam zaglądajcie. Jeśli nie macie gąbki, macie papier, ale chcielibyście jechać gdzieś, nie wiem, na pustynię, na tego typu klimaty, czy też znowu jeździć po rzekach, gdzie istnieje bardzo duże ryzyko zamoczenia tego filtra, pomyślcie o zmianie na filtr akcesoryjny, ale właśnie na gąbkowy. Tylko tak jak mówię, wadą jest to, że musicie tutaj często zaglądać i czyścić. I gdzieś po środku, można powiedzieć, znajdują się filtry zwane sportowymi, czy zwane KN-ami, tak naprawdę filtry bawełniane. Czy one są złe, czy one są dobre? Słuchajcie, wszystko zależy do czego. Tego typu filtry spotkamy zazwyczaj, między innymi w Harleyach bardzo często są stosowane tego typu filtry. Harleje z zasady nie jeżdżą offroadowo. Tam, gdzie nie ma dużego zanieczyszczenia, tam, gdzie nie ma bardzo dużego pyłu, one mogą jeździć. Co ciekawe, ten filtr został wymyślony do jazdy po szutrach trochę po takich torach ziemnych. To jest filtr, który został wynaleziony oczywiście w Stanach Zjednoczonych do
zawodów flat tracku i tam zaczął być stosowany. Ktoś powie, no jak, filtr wymyślony do flat tracku, a nie nadaje się na szutry. Tak, tylko ten filtr zastąpił całkowity brak filtrów. I to jest to istotne. I faktycznie wtedy poprawił. Natomiast jeżeli mamy gąbkę i mamy filtr bawełniany, to gąbka te małe frakcje wyłapie. Ten niestety nie. On dość mocno puszcza, zwłaszcza kiedy został zniszczony przez mechaników. Bo większość tych filtrów jest zniszczona przez mechaników, przez niewłaściwe czyszczenie. Tych filtrów nie wolno dmuchać kompresorem tak z bliska, bo po prostu rozrywamy te włókna bawełny, tworzą się dziurki i wszystko przez ten filtr przelatuje. Drugą taką wadą, zaletą jest to, że ten filtr należy bardzo często serwisować również. Zaglądać, czyścić, myć, smarować. Zapewne kiedyś przygotujemy odcinek o tym, jak taki filtr należy właściwie czyścić. Czyli jeszcze raz, to do typowo szosa, bez zanieczyszczeń, bardzo mocne zanieczyszczenia i tak naprawdę uniwersalny filtr do wszystkich motocykli, nie lubiący wody. Myślę, że tyle. Teraz już będzie łatwiej cokolwiek Wam wybrać. Dziękuję i zapraszamy na kolejne odcinki.